czasie naszych rekolekcji stawiamy sobie pytania dotyczące naszego życia i naszego zbawienia i próbujemy na nie odpowiadać. Dzisiaj postawmy kolejne pytanie o miłość w naszym życiu. Ewangelia, którą głosił i pozostawił nam Jezus Chrystus, jest Ewangelią miłości. Jezus uczył miłości Boga i bliźniego, nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem swojego życia. Dlatego często spotykamy Jezusa na kartach Pisma Świętego jako tego, który leczy, choćby dzisiejsza Ewangelia Święta. Spotykamy Go, jak karmi, wskrzesza, odpuszcza grzechy, w różny sposób pomaga. Kiedy pewnego razu bogaty młodzieniec zapytał Jezusa, które przykazanie jest najważniejsze, wtedy od Jezusa usłyszał odpowiedź: najważniejsze jest to, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. I dziś, w czasie rekolekcji, trzeba sobie jasno uświadomić, że to przykazanie obowiązuje również mnie. I zwrócimy uwagę szczególnie na tą drugą część przykazania. Mało tego, kiedy Jezus wypowiedział te słowa do owego młodzieńca, dodał jeszcze jedne: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym poznają ludzie, żeście przyjaciółmi moimi, jeżeli będziecie się miłowali. Zauważmy, siostry i bracia, Jezus nie powiedział, że prawdziwie kocham, jeśli długo siedzę w kościele, jeśli uczestniczę we mszy świętej, spowiadam się i tak dalej, choć jest to bardzo ważne. Ale podkreśla, że jesteśmy uczniami Jezusa, jeżeli praktykujemy miłość bliźniego. A kto jest moim bliźnim? Moim bliźnim jest każdy człowiek. Najpierw żona, mąż, dzieci, teściowa, dziadek, babcia, wszyscy. Może przypominamy sobie taką scenę z książki Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Oto ten Petronius, mistrz elegancji, towarzysz biesiad u cesarza Nerona, staje przed Piotrem umęczonym apostolską pracą i stawia mu proste pytanie: Piotrze, co wy, chrześcijanie, daliście współczesnemu światu? I on dumnie mówi: my daliśmy światu cywilizację, kulturę. Petroniuszu, my chrzestnemu światu. I on dumnie mówi: my daliśmy światu cywilizację, kulturę. Petroniuszu, my chrześcijanie daliśmy światu bardzo wiele. Daliśmy światu Jezusową miłość. I to jest istota naszego chrześcijańskiego powołania. Byśmy dawali światu miłość. To jest również zadaniem każdego z nas, bez wyjątku. Dawać światu miłość. Dobrze rozumiał to znany nam święty brat Albert Chmielowski. Był artystą, malarzem, uczestnikiem powstania. Otwierała się przed nim wielka kariera, światowe życie, salony. I kiedyś, idąc ulicą Krakowa, zauważył, jak biedak w geście prośby wyciągnął do niego rękę, prosząc o pomoc. I od tego momentu całkowicie zmienia się opcja życiowa owego brata. Rozdaje wszystko, co ma ubogim, idzie do biednych, jest dla nich bratem, ojcem, przyjacielem, karmi, myje, leczy, poszukuje pracy, wychowuje, organizuje noclegownie, pozostaje z nimi do końca swojego życia. Kiedyś jedna z sióstr zakonnych zapytała go: bracie, w jaki sposób być pewny, że kocha się
Boga, odpowiedział krótko, kochając bliźniego. To jest najważniejsze kryterium. Nie ma innego. Jeszcze dodał, im ten bliźni jest bardziej nieprzyjemny, to ta miłość jest piękniejsza i czystsza. Tak często brat Albert mawiał, trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole, w zasięgu ręki. Każdy może ukroić. Każdy, kto chce, może jeść. Chleb jest dla wszystkich. W ten sposób pokazuje nam, co w życiu jest najbardziej istotne. I drodzy bracia i siostry, kiedy przeżywamy rekolekcje, myślę, że ważne jest, aby zrobić sobie rachunek z miłości bliźniego i tak z serca odpowiedzieć, jak to przykazanie miłości bliźniego na co dzień wypełniamy. My tak często narzekamy na współczesny świat, że w tym świecie wiele rzeczy brakuje, to prawda. Ktoś powie, że brakuje tych godziwych warunków życia, nie da się temu zaprzeczyć. Ktoś inny powie, że brakuje pieniędzy, to też jest prawda. I tych braków rzeczywiście jest wiele, ale wydaje się, że w tym świecie najbardziej to brakuje po prostu miłości bliźniego. Pewnie nie jedna żona czy dziewczyna tu obecna powie, że no, mąż czy chłopak nie kocha mnie tak, jak ja to bym tego chciała, jakbym sobie to wyobrażała. No ale dlaczego tak jest? Bo może w tym mężu czy tym chłopaku po prostu nie ma miłości. Może on tę miłość ma, ale ma jej niewiele. A ktoś by chciał tej miłości wiele otrzymywać od drugiego człowieka. I dlatego ważne jest, abyśmy byli rzeczywiście ludźmi, którzy są napełnieni miłością. Przypominam, że miłość jest to cnota, a cnota jest to sprawność, a sprawności się zdobywa. Taką najważniejszą sprawnością jest miłość. Dlatego tej sprawności, jeśli my nie nabędziemy w życiu, to nie będziemy tym darem miłości dzielić się z innymi. I dlatego ważne jest, aby każdy człowiek, by rzeczywiście dobrze przeżywać swoje życie, obojętnie kim jest, nauczył się prawdziwie kochać, nauczył się miłości. A tą prawdziwą szkołą miłości zawsze jest rodzina. Może oglądaliśmy taki film o harcerzach, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. Dwaj harcerze, dwaj przyjaciele za udział w powstaniu trafiają do obozu. W obozie wiadomo, tragiczne warunki życia. Jeden z nich zachorował na tyfus. Gorączka trawi jego młody organizm. Te głodowe porcje suchego chleba nie wystarczają. Dlatego ten zdrowy pomaga, susząc te kawałki chleba na tym grzejniku obozowym. I w pewnym momencie na filmie pokazane jest, że zobaczył, to SS-man zobaczył, jak ten chleb zanosi do swojego przyjaciela. Kiedy to zobaczył, bardzo został pobity, skopany, naubliżał mu, ale ten stał poobijany, pobiegł do swego przyjaciela, te resztki chleba zaniósł, bo tylko to mógł spożyć, by przeżyć. Ale na tym film się nie kończy. Na końcu filmu jest taka poruszająca scena. Oto ten SS-man, który wcześniej pobił tego harcerza, poślizgnął się na schodach, gdzieś tam uszkodził sobie nogę i pokazana jest twarz tego harcerza, kiedy zobaczył, najpierw uśmiech, dobrze stało ci się, ale za chwilę przychodzi refleksja, twarz się zmienia, podbiega do SS-mana, pomaga mu powstać, pomaga mu w tych sprawach. Kiedy SS-man popatrzył, kto to robi, wielkie łzy pojawiły się na jego policzkach. I można postawić proste pytanie, oczywiście to jest film,
Ale gdzie ten młody harcerz nauczył się tak pięknej miłości bliźniego i tak pięknej miłości nieprzyjaciół? Zapewne tego nauczył się w domu, tego nauczył się w swojej rodzinie, bo właśnie rodzina ma być szkołą prawdziwej miłości bliźniego. I postawmy kolejne pytanie. W jaki sposób tę miłość realizować na co dzień? I najpierw trzeba zacząć miłość bliźniego od siebie. To znaczy, ja mam kochać samego siebie. Czy mogę tak czynić? Oczywiście mogę i powinienem. I co to znaczy kochać samego siebie? Kochać samego siebie to znaczy dbać o to wszystko, co mnie rozwija, co czyni mnie bardziej człowiekiem, co potrafi mnie wzrastać, osiągnąć pełną dojrzałość. Inaczej mówiąc, trzeba mieć w życiu właściwą hierarchię wartości. Jeśli kocham w sposób właściwy samego siebie, to w tej hierarchii wartości na zawsze jest na pierwszym miejscu Pan Bóg i moje zbawienie. Na drugim miejscu jestem ja i moje doczesne życie, a więc wykształcenie, zdobycie pracy, wybór stanu, zawodu i tak dalej. Na trzecim miejscu jestem ja i moje przyjemności, moja zabawa, rozrywka. Pan Bóg nie zabrania nam właśnie tego, ale trzeba powiedzieć, że to dopiero na trzecim czy kolejnym miejscu. Często widać u ludzi młodych, że na pierwszym miejscu stawiają zabawę, rozrywkę, tego typu zajęcia i na drugim miejscu pewnie siebie, a dla Boga im już brak czasu. Dlatego prawdziwa hierarchia wartości to zawsze Bóg, później ja, później przyjemności. I dlatego, drodzy bracia i siostry, w tej właściwej hierarchii wartości przeszkadza nam 7 grzechów głównych. To jest pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew czy lenistwo. Jakżeż trudno rzeczywiście w sposób prawdziwy pokochać samego siebie. Ale to jest fundament. Bo jeżeli człowiek pokocha samego siebie w sposób właściwy, to jest w stanie pokochać bliźniego i jest w stanie pokochać Boga. To działa jakby na zasadzie naczyń połączonych. Dużo prawdziwej miłości własnej, dużo miłości bliźniego i dużo miłości Boga. Po drugie, mam kochać bliźniego. Co to znaczy, że ja mam kochać bliźniego? Najprościej mówiąc, to chcieć jego dobra i szczęścia. Żona kocha męża, to znaczy zawsze chce jego dobra i szczęścia. Tak samo mąż. Rodzice kochają swoje dzieci, chcą zawsze ich dobra i szczęścia. Ale nie jest to prosta sprawa kochać bliźniego. Każdy z nas się pewnie wiele razy o tym przekonał. I my nieraz popełniamy wiele błędów, grzechów w tej dziedzinie. Największym grzechem w dziedzinie miłości bliźniego jest nienawiść. Nienawiść bliźniego. Co to jest? To jest pragnienie zła i nieszczęścia dla drugiego człowieka. Jezus mówi, kto nienawidzi swego brata jest zabójcą. A więc to działanie fizyczne, jakim jest zabójstwo, porównuje do działania duchowego. A więc widzimy, jak jest to straszne. Złorzeczenie to jest inaczej życzenie zła i nieszczęścia. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ale też nie życz drugiemu, co tobie niemiłe. Innym grzechem czy nieprawidłowością w dziedzinie miłości bliźniego jest zgorszenie. To słowo, czyn, nawet nieraz niekoniecznie zły, ale swoją obecnością sprawiający ruinę duchową drugiego człowieka. I można dać taki prosty przykład. Jeżeli na przykład ojciec rodziny pije alkohol, ojciec rodziny pali papierosy, rodzice się kłócą, to są gorszyciele. To jest w
wprost zgorszenie dla swoich dzieci. A o gorszycielach Jezus mówi bardzo surowo. Lepiej by było dla gorszyciela, by mu uwiesić kamień młyński u szyi i rzucić go w głębokości morskie, niż miałby stać się przyczyną zgorszenia drugiego człowieka. Dlatego pomyślmy, czy ta miłość bliźniego rzeczywiście nie wygląda tak, jak przed chwilą mówiłem. Wreszcie Chrystus wzywa nas do miłości nieprzyjaciół. Kto jest moim nieprzyjacielem? Ten człowiek, który wyrządza mi jakieś zło, który mi ubliża, który mnie obraża, który mnie w różny sposób krzywdzi. I niestety trzeba powiedzieć, że my nieraz żyjemy wśród nieprzyjaciół. Niestety takim nieprzyjacielem może być mąż czy żona, który mi po prostu utrudnia życie. I Chrystus mówi, że też mam kochać nieprzyjaciół, ale oczywiście nie taką samą miłością jak przyjaciół czy tych życzliwych mi ludzi. Miłość nieprzyjaciół najpierw będzie polegała na tym, że jestem w stanie nieprzyjacielowi przebaczyć. Pamiętamy świętego Jana Pawła II, kiedy Ariadna strzelał na placu świętego Piotra, strzelałby go zabić. Wiemy, że się nie udało. Kiedy Ojciec Święty odzyskał przytomność, miał powiedzieć: serca przebaczam mojemu bratu, niedoszłemu zabójcy. A potem idzie do więzienia i nie wiemy, co tam było, ale na pewno święty Jan Paweł II poszedł z gestem przebaczenia. Pewnie powiedział wprost: bracie, przebaczam ci. Jest rok 2000. Papież osobiście stara się władz włoskich, aby Aliakcze zwolniono z więzienia. I tak się stało. Oczywiście siedział jeszcze za inne czyny. Ale popatrzmy, jaki piękny przykład miłości nieprzyjaciół. Myślę, że każdego z nas stać na podobne gesty. Drodzy bracia i siostry, mając w pamięci świętego brata Alberta, owego harcerza, który z narażeniem ratuje, pomaga swojemu koledze, trzeba sobie jasno uświadomić, że każdy z nas w rodzinie ma żyć miłością i do tej miłości ma wychować swoje dzieci i młodzież. Skoro daliśmy dziecku życie, to mamy obowiązek dać mu miłość, to znaczy nauczyć go prawdziwej miłości. Jest to niezwykle ważne, może szczególnie w tych czasach. I dlatego rodzice od momentu poczęcia powinni okazywać tą wielką miłość dziecku, choć jeszcze go nie ma na świecie. To dziecko powinno być chciane, oczekiwane. To bardzo życzliwe nastawienie do niego, pełne miłości, radości, szczęścia. A kiedy dziecko już przyjdzie na świat, również to samo. Trzeba temu dziecku okazywać i sercem, i w różnego rodzaju gestach. A później, kiedy dziecko dorasta, musi widzieć w domu, u swoich rodziców, piękną miłość. Bo dziecko patrząc, uczy się w domu rodzinnym prawdziwej miłości, później małżeńskiej, może kapłańskiej. A jeżeli dziecko niestety widzi w domu coś odwrotnego, kłótnie, pijaństwo, awantury, powstaje nieraz u dziecka taki fałszywy obraz miłości. Nieraz dziewczyna mówi: ja nie chcę wychodzić za mąż. A dlaczego? Ano dlatego, że widzę, jak tata traktował moją mamę. Ja nie chcę być tak kiedyś traktowana przez jakiegoś mężczyznę. Dlatego to strasznie ważne jest też, kiedy to dziecko dojrzewa, ma różne pytania, ma różne wątpliwości, problemy z dorastaniem. I wtedy dziecku trzeba dawać bardzo konkretne odpowiedzi. Bo jeżeli my tego dziecku nie damy, no to będzie szukać gdzieś u kolegów, koleżanek, może w internecie czy w gazetach, a wiemy, jakie odpowiedzi na temat miłości tam znajdzie. I dlatego, ukochani siostry i bracia, najważniejszą
tym zadaniem w stosunku do naszych dzieci jest wychować je do miłości. To jest ten najcenniejszy dar, jaki możemy swoim dzieciom przekazać. I to im przekazujmy. Jestem przekonany, że pewnie większość z nas, słuchając tego, ze zdumieniem stwierdzi, że właśnie w ten sposób do miłości wychowali swoje rodzice. W ten sam sposób żyją i pewnie wychowują do miłości w swojej rodzinie. I to jest piękne, bo no po to my żyjemy. Ale tam, gdzie w rodzinach może brak jest miłości, tam, gdzie w rodzinach brak jest tego wychowania do prawdziwej miłości, niech przestrogą będzie pewna scena z dramatu pod tytułem Drewniany talerz, który przedstawiła polska telewizja. Otóż w tym dramacie Drewniany talerz przedstawione jest życie pewnej rodziny. Otóż synowa Klara zmusza swego męża Olena, aby swojego ojca staruszka oddał do domu starców, bo jak twierdzi, przez tego dziada nic w życiu nie użyje, bo musi się nim opiekować, musi mu pomagać. I ciągle kłótnie, żeby eksmitować dziadka do domu starców. Nawet jest taka scena, że rozbił dziadek, mając trzęsące się ręce, talerz. Synowa się zdenerwowała, kupiła drewniany talerz, drewnianą łyżkę i odtąd podaje mu na drewnianym talerzu, drewnianej łyżce, aby dziadek talerzy nie rozbijał. I po kolejnej awanturze niestety syn zgadza się na wywiezienie dziadka do domu starców. Dziadka wywieziono, ona staje na scenie, śmieje się od ucha do ucha, jakby nie miała uszu, pewnie śmiałaby się w koło i mówi: wreszcie mam spokój z tym starym dziadem, wreszcie mogę żyć jak normalny człowiek. Ale nie kończy się sztuka tą sceną. Jeszcze jest jedna scena. Mianowicie w skład tej rodziny wchodziła ich córeczka mała Ania, która bardzo kochała dziadka. I kiedy eksmitowano dziadka do domu starców, zapomniano spakować owego drewnianego talerza i drewnianej łyżki. I ostatnia scena. Ania bierze ten drewniany talerz, tą drewnianą łyżkę, przytula do siebie, bo bardzo kochała dziecko, bardzo kochała dziadka. Całuje ten talerz. Kiedy jej mama przychodzi, chcąc wyrwać ten talerz, mówiąc: wyrzuć to, żadna pamiątka po tym starym dziadzie. Ania się rozpłakała i powiedziała: zostawię go dla was, gdy będziecie starzy. Zostawię go dla was, gdy będziecie starzy. Myślę, że nie trzeba tutaj komentować, komentarz jest niepotrzebny. Ale jedno słowo. Każdy z nas będzie stary. Będzie niedołężny, będzie babcią, dziadkiem, teściową czy teściem. I proste pytanie. Jak ja traktuję te osoby w moim domu? Czy te osoby, które może zapisały mi dom, dały mi wszystko, mają w tym domu godne mieszkanie, wyżywienie, opiekę? Czy mają wyrozumienie, życzliwość, otwarte serce? Czy mają zapewnione praktyki religijne takie czy inne i tak dalej? Ukochani siostry i bracia, przeżywamy rekolekcje. Rekolekcje to czas ważnych pytań, może trudnych, ale czas też odpowiedzi i czas może takiego porządkowania życia. Dzisiaj porządkowania naszego życia, gdy chodzi o miłość. A zatem postawmy sobie jeszcze przed spowiedzią świętą te proste pytania. Czy ja w sposób właściwy kocham samego siebie? Czy ja tak naprawdę potrafię kochać bliźniego? Czy jak ta miłość tak praktycznie wygląda w moim domu? Czy ja
rzeczywiście dobrze wychowuje swoje dzieci do prawdziwej miłości, służby, ofiary czy poświęcenia? A jak jest z tą miłością do mojego dziadka, babci, teścia czy teściowej? Takie i podobne pytania stawiajmy sobie dzisiaj przed spowiedzią świętą. Dajmy też konkretne postanowienia rekolekcyjne. Czyńmy wszystko, aby miłość była codziennością w naszych domach.